się właśnie rybka paruje. Zajebiście. Cześć, witam wszystkich, Szuwar z tej strony. Moi drodzy, dzisiaj krótki filmik, którzy chcą zrobić jakąś delikatną formę do lata. Przedstawię Wam mega prostą dietę. Ja jestem zwolennikiem takich prostych diet. Na masę różni się to, że dorzucam więcej węglowodanów i tłuszczy, a na redukcji sobie to uszczuplam, a dodaję z reguły więcej białka. Jest to mega proste i uwierzcie mi, że każdy z Was to zrozumie, ponieważ jestem prostym gościem i prosto tłumaczę. Już Wam pokażę, jakich produktów używam i jak robi się formę. Z racji tego, że trenujemy bodybuilding, moi drodzy, budujemy masę mięśniową i jednocześnie spalamy tkankę tłuszczową. Niezbędnym elementem jest mięso. Tak? Dzisiaj mamy, przykładowo, załóżmy, jest mój dzień treningowy. Mamy tutaj filecik z dorsza, około kilograma, czyli filecik z dorsza ma 22-24 gramy białka w 100 gramach, więc tego białka mamy 240 gram. Na śniadanku są jajka. No to chyba go każdy kuma. Są różne opcje. Na masie wpierdzielałem 10 białek jaj i do tego owsiankę. To było moje śniadanie. Teraz zmieniłem troszeczkę system, który też się fajnie sprawdza. 3-4 jajka plus jakiś ogórek albo pomidor. Czyli tak wygląda moje śniadanie. Akurat 3 jajka i ogórek. To było moje śniadanie. Do tego przejdziemy później do następnych posiłków. Tu mamy takie magiczne naczynko, w którym znajduje się ryż. Może być ryż, może być makaron. Ja jestem zwolennikiem ryżu. Jest tutaj około 100 gram ryżu albo 150. Ryż ważę przed ugotowaniem, ale szczerze powiedziawszy, nie ważę go. Kiedyś byłem świrem i go ważyłem i sobie podkręcałem tempo. Większa ilość cardio, czyli zwiększałem gdzieś tam kalorie, żeby rosnąć, czyli dodawałem tego ryżu. Jest do tego zabawy, ale jemy przeciętnie jak zwykły człowiek, ponieważ część z Was nie szykuje się do żadnych zawodów kulturystycznych i dlatego, moi drodzy, zjeść zdrowe produkty, czysta micha, nie powiadać i dzieją się, kurwa, cuda. Spójrzcie sobie, na pierwszy rzut oka nie jest to zbytnia duża ilość węglowodanów, także węgle są trochę obcięte, ale jeżeli się tutaj źle czuję, przechodzimy dalej, potrafię sobie jakieś jabłuszko opierdzielić albo bananka, czyli takie kolejne doładowanie węglowodanów. Albo jeszcze taka opcja przedtreningowa. No nie ma tutaj kaszki bobowita. Nieraz sobie potrafię albo taki jest klejk ryżowy, czyli też porcja węglowodanów. Klejk, białeczko. Mam suple. Dodajemy białeczko, jakiś olej lniany albo orzechowy. No i robię sobie taką bombę kaloryczną przedtreningową. A wiadomo, że po treningu uzupełniamy sobie ilość węglowodanów, czyli w tym przypadku idzie jakieś karbo, shakerze, glutamina, aminokwasy, te sprawy. No i do tego dodajemy czyste białeczko. Nie podżeramy, zero słodyczy. Tak? Rozumiemy się? Tu mamy psinę. Też jest na diecie. Pokaż, co wpierdalasz. Królika. Lubi dziczyznę. Spójrzcie sobie, jak całość zajebiście wygląda. Możecie sobie dorzucić gnatkę pietruszki, żeby jeszcze lepiej wyglądało. Nie no, świruję. Ja akurat do rybki sobie dodaję cytrynkę. Kiedyś nie dodawałem i tylko tą rybę soliłem. Było jak z dupy. A teraz sobie jeszcze jakieś przyprawy daję, więc jakoś jeszcze to smakuje. Czego jeszcze brakuje, moi drodzy? Soli. Solimy jak najbardziej. W moim przypadku jest to sól himalajska, ponieważ jestem gościem fit. A ponoć sól himalajska jest fit. W jednym posiłku, żeby była energia, dodamy sobie troszeczkę tłuszczy. Tutaj jest masło orzechowe. U mnie.
fajnie smakuje. Albo orzechy możecie sobie dorzucić. To jest fajna alternatywa. Bo jak będziecie tak wpierdalać cały czas, to 3 dni max daję wam na przeżycie i umieracie śmiercią naturalną. Odechce wam się tej diety. Rzucicie się po prostu na jedzenie. Dużą rolę odgrywa tutaj psychika. Trzeba być twardym. A żeby rolę odgrywała psychika, musicie mieć jebany cel. Chcecie zobaczyć mój cel? Mój cel jest taki, że kiedyś byłem dojebany, a teraz jestem chucherką. Chociaż gdzieś tam krata się trzyma, ale już ta warstwa skóry i wody i tłuszczu jest za duża. Od 6 lat tak nie miałem, więc troszeczkę trzeba spiąć pośladki i trochę wyjść na wyżyny. W dodatku tu mam jeszcze szwy, więc powoli będę dopiero rozkręcał tryb cardio i tego jedzenia będzie zdecydowanie dużo więcej. Będę dla was nagrywał takie filmiki, zobaczycie jak to będzie się działo, żeby zrobić gdzieś tam konkretną formę do lata. Na razie mogę ćwiczyć dolne partie mięśni, czyli tak jak widzieliście u mnie na Instagramie, co niektórzy obserwują, a jak nie, to zacznijcie obserwować. Czytam fanpage'a. Wczoraj był jakiś tam boksik, tylko lewa ręka, kopnięcie, suwnica, wykroki. Na tyle mogłem sobie gdzieś tam pozwolić w treningu. No i wiadomo, mogę sobie zrobić cardio, czyli rowerek, bieżnia pod górę. Albo skorzystać z pogody i wyjść sobie na dwór i pierdolnąć sobie takim szybszym tempem. Nie biegać, tylko taki marszobieg. Marszobieg albo szybszy spacer, żeby utrzymywać gdzieś te tętno i spalać fajnie tkankę tłuszczową, a zachować mięśnie. Bo jeżeli, moi drodzy, biegamy, no to musicie się zdecydować, czy trenujecie sobie tam MMA, crossfit i tak dalej, czy jeżeli robimy wszystko na wygląd, czyli cardio, rozpędzamy metabolizm, spalamy tkankę tłuszczową i budujemy mięśnie, tak zwany bodybuilding. Dziękuję za uwagę, zapraszam jeszcze raz na mojego fanpage'a, Instagrama. No i dzwoneczek, subskrypcja i inne tam gówna. Dajcie znać w komentarzu, ile byście wytrzymali, jak długo na takiej diecie. Wiadomo, ja na takiej diecie, jeśli przygotowałem się do zawodów, 8 tygodni wytrzymałem. 8 tygodni wpierdalałem rybę non-topper. Dzień w dzień ryba. I uwierzcie mi, że jej nie przyprawiałem, tylko soliłem. No, także był taki przypadek, że gdzieś tam z kimś rozmawiałem, a ktoś do mnie, ale ci jedzie z ryja rybą. Tak, był taki przypadek, a uwierzcie mi, że zęby szczotkuję, kurwa, 3 razy dziennie. I naprawdę o to dbam, więc nie dało się zabić tego zapachu. Taka nowinka. Także polecam przyprawy, one w niczym też nie przeszkodzą, a fajnie też podziałają. To było na tyle. Jeszcze raz trzymajcie się. Pozdrawiam. A, ziomeczki, zapomniałem wam dodać, jeżeli jest... Spokój, kurwa! Zapomniałem dodać. Jeżeli jesteście amatorami, to możecie z takiej diety fajnie skorzystać, ale też możecie sobie coś tam podjadać. Mówiłem spokój. Jakieś takie kanapeczki, albo sobie coś tam dorzucić owoców, albo gdzieś tam jakaś tłusta ryba w postaci makreli, jakaś tam wołowinka, lub jakiś tam karczek z grilla. Też nie zaszkodzi, fajnie się podładujecie. No i wiadomo, na drugi dzień kable, żyły wszędzie wam powychodzą, ale też tego nie preferuję często. To jest... co ci jest? Preferuję to w takim systemie 2-1, czyli 2 dni taka dieta, 1 dzień ładowanie tłuszczy, albo 3-1, że 3 dni taka dieta, 1 dzień ładowanie gdzieś tam tłuszczy. Tylko nie ładowanie tłuszczy, że sobie kurwa cały dzień wpierdalacie McDonalda, żebyście w ogóle ten pomysł wybili sobie z głowy, bo jest bez sensu. Zdrowe jedzenie, zdrowe produkty i uwierzcie mi, że forma się taka robi. Miałem biceps, mam barki, dalej dobrze wyglądam. Bez ćwiczeń, bez sterydów, to wszystko się trzyma. To jest sylwetka wypracowana. No i wiadomo, nie daje tym mięśniom spierdolić, czyli zaopatruje się dalej w produkty białkowe. Nie jakieś proszki, bo mało piję białka. Teraz sobie coś tam dodaję, ale za dużo białka czy jakichś gainerów nie pijam w ogóle. Czysta micha robi robotę. Jeszcze raz pozdrawiam. Trzymajcie się.